idemy. Dzisiaj jest pierwszy dzień po przyjeździe, znaczy wczoraj przyjechaliśmy, ale wczoraj dużo nie nagrywaliśmy. I to jest właśnie ten budyneczek, recepcja, tu się wjeżdża. Tam za budyneczkiem. Później będziemy wracać, szli na swoje miejsce, to wam pokażemy. A teraz idziemy zobaczyć, pozwiedzać tu okolice, jak tu jest. A camping Molignot, 4 gwiazdki nawet ma. No to jest... No i dobry. Dobry jest. Ale też widać po łazienkach, że jest, że... No... No jest łazienki, wszystko spokojnie pokażemy. Wczoraj jechaliśmy ponad 12, prawie 12 godzin, więc mieliśmy to, co nagrało nam się w czasie jazdy i jak przyjechaliśmy, to się nagrało. Dopiero dzisiaj zaczynamy tak oficjalnie nagrywać. A jak widzicie, okolica jest przecudowna. Gdzie jeszcze są chmury? Jeszcze są chmury, ale słońce świeci. Idziemy teraz tu na tą ulicę. Idziemy na tą ulicę i pójdziemy sobie teraz tam w prawo zobaczyć, bo tam chyba po prawej stronie jest sklep. Sklep? Tak mi się wydaje. Taki sklepik, zobaczyć co w tym sklepiku. Zobaczyć w ogóle, jak okolica wygląda, bo wczoraj przyjechaliśmy o godzinie po 15. Więc jedynie... Tylko co rozłożyliśmy namiot. No, ale też była pogoda, jak widzieliście tam w pewnych momentach, jaką trafiliśmy pogodę. Później się wypogodziło oczywiście i było już ładnie. No dobra. A wjeżdża się, tu jest taka właśnie tabliczka, znaczek, że jest camping. Jest zwykły parking i parking europejski. No i to jest właśnie kafe, restauracja i to tak wygląda wjazd tutaj. W ogóle nie widać tego campingu. Nie, i to myślę, że to jest schowane. Dobra. On jest schowany. Dobra. To jedziemy i pokazujemy, jak wygląda okolica. W ogóle to się tak nazywa Molignot. Nie wiem, nie będę łamał języka, co przeczytacie. Mniej więcej. Gdzie? No tu jest. Molignot Les Haudieres. No tu jest. Jakaś komunikacja jeździ. A, że chyba... O, jak często jeździ. Raz na dzień. Nie raz na dzień. Masz godziny. A nie, godziny. Co godziny? Nie, myślałem, że to są tylko dni. Dni. Dobra, przepraszam, dni, jeszcze śpię. Co godziny. Przyznam się, że niedawno wstałem, ale ja musiałem odespać tą całą podróż. Dziewczyny tam wcześniej powstawały. Ja nie mogłam spać. Nie mogłaś spać. Coś o 7 wstało. Znaczy ja się też przebudziłem, ale ja mówię, nie, to jest jedyny moment, który mogę odespać, bo później znów nie będzie możliwości wyspania się, bo będziemy chcieli ruszyć w jakieś te trasy. A tu jest dużo tych tras górskich. O, tu fajna chałupka stoi, fajny dach. Nie wiem, z czego to jest. To jest drewno chyba. No, fajnie zrobione, nie? To jest prawdziwe drewno. Znaczy prawdziwe dachówka drewno. Taka, tak. No. A kora jest na wierzchu. Została użyto tylko drewna. Nie wiadomo, co to jest. Jakaś stodoła może. Ale drzwi jakieś równe. Zdewastowane. A tu jak bunkier wygląda. W ogóle nie pasuje do tej okolicy. To drewniane powinno być. Tak jak tam gdzieś widziałem. Tam było taki fajny drewniany. A jakie paliwo tutaj? Akurat mogę wam powiedzieć. 95 kosztuje 76 euro. Diesel, kurczę, diesel droższy? A diesel euro 81. Bo diesel zaśmierdza. 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 Tam fajnie widać już takie skały, góry już takie zaśnieżone. Tak. No po prostu... Człowiek chodzi z tą kamerą, kręci wokoło. No, ja się nie patrzę pod nogi. Ale ja wam powiem, że to jak wybierałem ten camping, znaczy razem z żoną, bo musieliśmy oboje zatwierdzić, to nie było zdjęć w ogóle, tak jak to widać teraz. Naprawdę. Nie było tak pokazane, nie? Nie, nie było to pokazane. Ja mówię, kurczę, bo wtedy
zapraszam Was do swoich, do naszych początków. Jak zaczęliśmy YouTube i była Szwajcaria, tam też piękny jest camping, naprawdę pięknie położony w dolinie, bardzo podobnie jak ten, też dookoła góry. I tak mi się zawsze wraca do tych pierwowzorów, że a fajnie, żeby tak podobnie było. No i kurczę, trafiliśmy, że podobnie. No podobnie, podobnie. Dobra, nie da. Bo muszę się sam zachłysnąć tymi widokami, więc przepraszam, że Was wyłączę na chwilę. Ale dla Was to jest chwila, moment. No i tutaj właśnie jest sklep spożywczy. Też te takie ceny przyzwoite są, to mają 50, ale ogólnie po 3, ale takie ceny są. Tu masz zobaczyć po 4 takie rożki, bo powiem 4 euro, to u nas takie masz takie 10 no, paki, nie? Masz o ile 30, no to są pojedyncze lody. To są plecaczki różne, mapy. Możemy wziąć na leska, tu są kosmetyki nawet. Tu można pieczywo kupić. Tu 6 jajek po 3,25. I to jest we frankach szwajcarskich. Herbatki Lipton 3,20. Nawet pieczywko idzie na ryski. Jest, no. Herbatki. Tu jest wędlina. Hamburger. Taka biała na grilla kiełbasa, coś koło, nie wiem, 3,60, 3,95. Ale zobacz, za 7, prawie 8 euro, to jest pół kilo, o, a ja w Niemczech zapłacę za 3 euro. Zobaczcie, jaka przybitka jest droga. Bardzo dużo ludzi tu podjeżdża do Lidla, nie? Jest 30 km w Lidl. Nie, to jest takie, że naprawdę coś ci... Tak naprawdę zabraknie, to zabraknie. Można sobie przyjść. I dokupić, żeby na przykład nie jechać, bo się nie chce na przykład, nie? Tak w ostateczności. No, no tak, to serki takie 45, no to jeszcze to ujdzie. I masło to nie są takie. No masło, no. No nie muszę. A to jest rama, a w kostce ma sławicę, że nie ma. Ja tylko go nawet nie jem, nie lubię, że w kostce widzę, że nie ma. O, kiri. Kiri jest, no. Jogurciki też są. Truskawkowe. Tiramisu. 4,95. Pół kilo. O, to dwie sztuki, za 5,60. O, i to jest tej firmy Denner. Szwajcarskie. Co jest? Jest. 62 sztuki. No to. No to jest jakby. To masło. Masło 6 sztuk. O, to też takie mydło. 6 sztuk. Zobacz, masz po 8 euro, a u nas są po 3. Takie same. No, masz, macie paluszki. No, paluszki też podobnie. Jak chcesz kupić no, oryginały, to też, to... też. No, zobacz, musi ta sieć być jakoś duża, bo widzisz, ten sklep ma swoje TNT logo. No, Cornelio po 6,35. A bo to tylko 4 sztuki, co nie ma. No zobacz, a ma niebieski. O, Gabi, zobacz. Zobacz, Gabi, pasta. Dwie pasty. Junior za 45. A szpateczki takich nie ma, tych drewnianych, nie. Nie, co to? Szaczek. Taki kalgon, bo jakaś akcja jest normalnie 22, tu 17,90. I to nie jest w euro, to jest we frankach szwajcarskich. O, to jaki fajny pakiet. Tutaj, ile ich jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem.
po 10. Tu olej jest po tyle. Tu przyprawy różne. No to są przyprawy drogie. Alkohole. Zobacz, jaki napisany alkohol jest. Bo ten, zobacz, 20 euro, a u nas po 10 jest. No ale to wiesz, no to oni muszą coś tu zarobić, tak? No taka, taka narzutka jest. U nas masz sezoną za 10. O, masz swój drogi, bo nie zaszli. To zobacz, Valentine'sa u nas kupisz za 10 już, no. A to masz tu, tak samo jak tego, też już za 10 w promocji ci kupić. To jaka różnica jest, nie? Dużo. Także widzicie, jaka jest różnica. O, Jim Beam, o ja ci kręcę. A my, to ostatnio za 9 euro kupiłeś. Za 8,88 u nas. Ja ci kręcę, no sorry. O, i piwko masz odesłać tutaj, jakbyś sobie życzył. Patrz, czy bezalkoholowe też jest. To nie wiem, coś tutaj tak wygląda. Nie, to 4,5. Desperado z puszce, 6 puszek jest po 13. Mhm. To wiesz, nie musisz nie wiadomo gdzie się jeździć. No, ale wiesz. No. Ona jest. Na wieczór wino też jest po 12,90. No i wody są. Czyż? Co? Winko bierzemy na wieczór, będziemy co? Imprezować, nam się też coś należy, nie? Jesteśmy w Europie. My się obiadamy lodami. No, a tu jest kościółek i teraz wejdę do kościółka, zobaczę jak to wygląda w kościółku. Nie wiem jakiej to jest parafii. Wow. Chyba tak się nazywa ten kościół. Nie wiem. Fajny klimacik. Tak drewnem ładnie pachnie. Objedliśmy się lodami. A tu chyba dojdziemy, znaczy tu jest jakiś szlak, zaraz zobaczymy. Szlak możliwe, że to ustępki. Szlak mnie trafi zaraz. No ale nie wiem, jak idziemy teraz, Nikola tam już? Ja idę. To idziemy tam. To fajne te domki tutaj są. To jest hotel. A nie, hotel jest gdzieś tam. A jest hotel. Vezivi. Nie, naprawdę jest pięknie. Naprawdę jest pięknie. A to jak skansen jakiś wygląda. Jak z filmu. Indiana Jones. Poszukiwanie zaginionego skarbu. To jest pokazane stare siodło w drewnie. Nikola nam pokazała, bo my zauroczeni czym innym jesteśmy.
Zaraz powiesz, a to tylko kwiatki. No, kwiatki, kwiatki. Nikola pstryka. Ja nagrywam. A Gabi podziwia. Auto. Auto, auto. Nie no, tutaj to takie dziki zachód w wersji szwajcarskiej. My się kierujemy do rzeki, która płynie wzdłuż obok naszego kampingu, obok nawet namiotu. Więc zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Dziewczyny tam podziwiają. No ja się nie dziwię. Ja też to podziwiam. A wy razem z nami podziwiacie. A tak się prezentuje ta po prawej stronie, bo my jesteśmy po lewej stronie. No kwestia, z której strony się patrzy. I po tej stronie też jest camping. I tu też ile namiotów jest. My się już zbliżamy. Bo my tutaj wychodzimy i skręcamy w prawo. Znaczy w prawo. No, w prawo, w lewo. My jesteśmy po tamtej części. No tu jeszcze camping się ciągnie w tą stronę. A my dochodzimy już do mostku naszego i pójdziemy po obiadku. Po obiadku pójdziemy w tamtą stronę i zobaczymy, gdzie my dojdziemy. Zobaczmy.